wystarczyło kilka dni. Prorosyjskie billboardy zawieszone w Gliwicach zostały zamalowane. Wcześniej znajdował się na nich napis „Nie idźmy na tę wojnę”. Zdaniem wielu mieszkańców takich plakatów nie powinno być w przestrzeni publicznej. Kto to finansuje? Od tego trzeba zacząć. Wtedy może się dowiemy, co miał na myśli, wieszając te billboardy. No, ja naprawdę przypuszczam, że to jakiś zwolennik Rosji chyba. Chyba oszalał. Putina? Niechbym go tylko wzięła w swoje ręce. Mówię panu szczerze. Putin to jest... A co tu dużo mówić? Powinny zniknąć takie billboardy? Oczywiście, oczywiście i to natychmiast. No wie pan, no to są ruskie onucenie. Pana zdaniem takie billboardy powinny zniknąć z przestrzeni publicznej? No chyba tak, bo nikt się pod tym nie podpisał. Nie ma tu podpisu. To są ludzie bez rozumu całkowicie, albo są pseudopolacy tak zwani. Tak zwani, jak na nich się mówi, tak ci co mają, zapinają sobie te, no, te biało-czerwone etykietki, biało-czerwone flagi, a to są pseudopolacy. Pod tymi billboardami podpisał się w mediach społecznościowych Leszek Sykulski, który działa w ramach grupy Polski Ruch Antywojenny. I choć sama nazwa może wydawać się na pierwszy rzut oka chwalebna, to Sykulski wprost atakuje Ukrainę. Mamy w ostatnich 10 miesiącach do czynienia z prawdziwym pokazem roszczeniowości, buty, arogancji i postawy pretensjonalnej wobec państwa polskiego ze strony wielu polityków ukraińskich na czele z prezydentem tego państwa, Wołodymyrem Zełenskim. Na razie w Gliwicach pojawiły się dwa takie billboardy. Jeden przy ulicy Pszczyńskiej, drugi w pobliżu zajezdni tramwajowej. Z tą narracją absolutnie nie zgadza się miasto, choć ręce ma związane i billboardów usunąć nie może. Odpowiedzią miasta na tego typu powielanie rosyjskiej propagandy, no bo tak to trzeba nazwać, jest to, co dzieje się w Gliwicach od już prawie roku. Parę dni nas dzieli od rocznicy wybuchu wojny. Wybuch ogromnego, takiego pospolitego ruszenia mieszkańców w celu pomocy naszym sąsiadom z Ukrainy. Działań miasta, my przyjęliśmy tysiące uchodźców. Sprawą nie zajmuje się także policja. Jak udało nam się dowiedzieć, na razie nie wpłynęło żadne zawiadomienie, zarówno dotyczące samych billboardów, jak i ich zamalowania. Autobusy nowej metrolinii wyjadą na ulicę już w ten weekend. Linia M25 połączy Czeladź i Siemianowice Śląskie z Katowicami. M25. Będziemy korzystać pierwszy raz w sobotę, tą co będzie, od razu ten, jak wyjedzie. Już kiedyś miała być linia tramwajowa. Tu stąd, przez Siemianowice do Katowic. To pamiętam, nigdy nie powstała, a do Siemianowic często jeżdżę. Uruchamiano od maja 2021 roku metrolinie, to autobusy GZM, które mają poszerzyć ofertę komunikacji miejskiej i poprawić jakość podróży po Śląsku i Zagłębiu. Na ulicę w województwie wyjechało już 27 z 32 planowanych metrolinii. Autobus będzie ruszał z Katowic z Sądowej, następnie będzie przejeżdżał przez plac Alfreda, przez Siemianowice Śląskie, Bańgów aż do Czeladzi. Autobusy będą kursować przez cały tydzień od godziny 5 do 22 i będą jeździć co godzinę. Od soboty 25 lutego zostaną też skorygowane rozkłady jazdy autobusów w kilku innych linii. Informacje o zmianach można znaleźć na stronie ZTM. Funkcjonariusze z komend miejskich policji w regionie alarmują. Wracają złodzieje damskich torebek. Do dwóch kradzieży doszło jednego dnia w Gliwicach i wbrew pozorom w miejscach, gdzie jest z zasady dużo ludzi, bo na parkingach przy centrach handlowych w środku dnia. Policja przyznaje, że o ile jeszcze kilkanaście lat temu takie przestępstwa były częste, tak w ostatnim czasie nie notuje się ich praktycznie w ogóle. Aż do minionego tygodnia. Do pierwszego zdarzenia doszło około godziny 13 przy centrum handlowym w rejonie ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego w Gliwicach. Tutaj 70-letnia kobieta, która zrobiła zakupy, zapakowała je do samochodu, sama usiadła za kierownicą, zapięła pasy i w tym momencie ktoś otworzył drzwi pasażera, chwycił za torebkę i zaczął uciekać. Krzyki tej kobiety
zaalarmowały pracownika z firmy sprzątającej, który zorientowawszy się, że coś zdarzyło się złego, rzucił się za złodziejem, gonił go, ale niestety nie udało się go zatrzymać. Do drugiej kradzieży doszło zaledwie 5 godzin później, również pod jednym z gliwickich supermarketów. Tam 40-letnia ofiara straciła nie tylko torebkę, ale także 1000 zł i dokumenty. Jak ustaliła policja, sprawców jest dwóch. Jeden kradnie, drugi prowadzi samochód. Teraz trwają poszukiwania obu. A przykład z Sosnowca, gdzie mężczyzna wyrywał torebki kobietom na ulicy, pokazuje, że nie ma miejsca na bezkarność. W wyniku pracy policjantów ustalono sprawcę, którym okazał się 18-letni mieszkaniec Sosnowca. Mężczyzna został zatrzymany, następnie ogłoszono mu łącznie 6 zarzutów, w tym 5 za popełnienie kradzieży szczególnie zuchwałej. Mężczyznę objęto dozorem policyjnym. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8. Sprawę prowadzi sosnowiecka prokuratura, a do kradzieży dochodziło końcem 2022 roku, niemal dzień po dniu. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, niezostawianie torebek na przednim siedzeniu oraz ryglowanie zamków. W sobotę Zagłębie Sosnowiec zmierzy się z GKS-em Katowice. Mecz będzie otwarciem nowo wybudowanego stadionu piłkarskiego wchodzącego w skład kompleksu Zagłębiowskiego Parku Sportowego ArcelorMittal Park. Będziemy czekać na opinię wszystkich, którzy będą z tych obiektów korzystać, bo zapewne jeszcze wiele rzeczy, tak jak to jest w nowym mieszkaniu, będzie w trakcie korzystania się zmieniało, będzie się ulepszało i będzie piękniało z każdą chwilą. Także zapraszamy. Wszystkie osoby, które kupią bilet na mecz, będą mogły skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej, aby dostać się na teren ArcelorMittal Park. Zarząd Parku Sportowego stara się też o to, aby obiekt w Sosnowcu stał się stadionem narodowym reprezentacji kobiet. Mieliśmy taki pomysł, natomiast jest to pomysł mocno odważny i musimy też wiedzieć o tym i liczyć się z naszymi innymi partnerami z innych miast, że to, co my chcemy, to jedno, a to, co PZPN może, to drugie. Natomiast na pewno chcemy tutaj gościć reprezentację Polski kobiet w szerszym wymiarze, jak również zaoferować je jako obiekty treningowe. W najbliższy czwartek odbędzie się też otwarcie hali Sosnowiec, gdzie reprezentacja Polski w koszykówce rozegra mecz eliminacyjny do Eurobasket 2025 z Austrią. Świetny obiekt, wiem, że pierwszy raz gości taką kadrę. Mamy pewne rzeczy, które się natychmiast załatwiają. Jesteśmy bardzo zadowoleni z gościnności w Sosnowcu. Budowa Zagłębiowskiego Parku Sportowego rozpoczęła się we wrześniu 2019 roku i prace wykończeniowe wciąż trwają. Koszt budowy to ponad 200 milionów złotych.